Następny w kolejce pan Andlok. Jedziemy po kolei. Kto pierwszy, ten lepszy. No może spróbuję D4 tym razem zagrać. Skoczek F6, najlepsze posunięcie, C4. Oj, 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 panie Rafaelu, no dlaczego mam grać znowu przeciwko obronie Franciszka Marszala? To dostaje 7 do 3 biały. 7 do 3 to jest bardzo duża przewaga z niczego. Oczywiście, że w partii takiej jak ta, może tutaj nie chcę skoczek F3, żeby goniec na G4 za wcześnie nie przyszedł. W partii takiej jak ta może być to trudne do zrealizowania. Nie chcę ułatwić wprowadzenia do gry gońca. Po E6 będzie problem z gońcem. Dlatego nie gram skoczek. O, teraz mogę zagrać skoczek F3 i szybko zroszować, bo jest problem z gońcem. Chcę zagrać E5, żeby pion rościł szachownicę na dwie części. To woda na młyn. Goniec puszcza czarne pola. A mój goniec szykuje się do ofiary na H7. Jak to mówią młodzi naukowcy, do klasycznej ofiary, już mógłbym zrobić tę klasyczną ofiarę gońca na H7, ruchem E5 przygotować. Chcę skoczka przerzucić na E4. Proszę, nie puszczam skoczka na F6 i chcę przerzucić skoczka na E4. Już groziła klasyczna ofiara, że tak się wyrażę. Jadę na te czarne pola. Jeszcze chcę wejść gońcem na F6. Trudno się ruszyć pionkiem C, bo się puszcza pole D6. O, monitor mi się wyłączy i przegram, bo nie będę widział szachownicy, ale kiepska ta muzyka. Ha, wieża E8, ja nie widziałem tego, wieża E8. Tiu. Oj, 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 oj. Nie pamiętam tytułu. Oj, coś źle zagrałem. Przez to przełączanie. No tu koledzy śpiewali i kiedy w trójce leciał refren, moi koledzy pokazywali nam, jak w radio śpiewali. To się nie mieści w głowie, no chyba, że ktoś ma jak baniak duży łeb. Światło rzecz prosta ma prędkość konstans. Powinienem najpierw zbić. Ktoś się nim. O teraz. Ktoś ma jak baniak duży łeb.
Tu mam parę ofiar. Najchętniej bym przerzucił wieżę na linię H. Tu zaryzykuję. Napadłem na hetmana. Chociaż piona odbiłem. Sześćdziesiąt minut, bo tyle mieści się w godzinie. To jest podstaweczka. I nie pomoże. Godzina dobra, zła. 60 minut ma. Ojejku. Przecież mam piona więcej. Mogę po prostu grać w szachy. Szaszek. I teraz huknąć. Tylko gdzie? Czym na G6 huknąć? Chyba nie można obronić konisia i a może goniec G6 w ogóle zagrać. Ogrozi tu, grozi tam i tu. Aj. Źle zagrałem. Oj, 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 oj. Oj, dziękuję panu Rafaelowi, bo nie wiedziałem, co grać. Dobrze, że pan się poddał, bo nie wiedziałem, gdzie grać. Ale to nie można tak grać, no. Zagrać D5 w pierwszym ruchu. A teraz zagrać E6 i normalnie grać. Bo to się robi ciężka pozycja z niczego. O, teraz coś ładniejszego grają. Będę musiał tam wyciąć. I tu kluczowy ruch E5. Dzielę szachownicę na dwie części. H4. Skoczek E4 bardzo dobre. Znowu H4. I znowu H4. Not. I goniec E7 miałem grać. A tu przewaga się ulotniła. No bardzo ładnie graliśmy, dziękuję. Odpowiem na parę pytań i jedziemy dalej. A, przerwa była. Zaznaczę sobie, że przerwie.